Dzień dobry, ja się nazywam Andrzej Polan i zapraszam na Danie z Kaszą. Mam ogromne szczęście i przyjemność, że dzisiaj nie jestem sam w kuchni. Ze mną przeurocza, przemiła, uśmiechnięta młoda osoba, Dorota Wdowińska-Rozbicka. Musiałem spojrzeć na kartkę, bo masz trudne nazwisko. Witam Cię, Dorotko. Dzień dobry. Dzień dobry. Dorota, lubisz kaszę? Pewnie. Jaką najbardziej? Najbardziej gryczaną, na drugim miejscu chyba jaglaną. A powiesz coś o pęczaku? Bo ja dzisiaj przygotowałem danie z pęczakiem. Pęczak jest super. Pęczak nadaje się do wielu rzeczy. Dzisiaj będziemy robić... Mogę już zdradzić, co? Pewnie, że tak. Dzisiaj będziemy robić pęczotto, ale generalnie pęczak jest też super w sałatkach. Pęczak to tak naprawdę całe ziarna jęczmienia. Bardzo, bardzo zdrowa kasza, bardzo pyszna kasza. Smakuje fantastycznie, zachowuje się idealnie, jeśli chodzi o przygotowywanie właśnie czy pęczotta, czy też, tak jak Dorotka wspomniała, dań na zimno, jakimi są właśnie sałatki. Powiemy może, jakie składniki potrzebujemy, prawda? Pewnie. No oczywiście potrzebujemy pęczak, kasza jęczmienna. Jeszcze muszę o jednej rzeczy powiedzieć. To są całe ziarna jęczmienia, które są tylko polerowane idealnie, prawda? One nadają, dzięki temu mają taki delikatnie zaokrąglany kształt. Ale z takiego pęczaku też powstają inne kasze jęczmienne. Kasza drobna i kasza tak zwana łamana, tak? Mhm. Są jeszcze dwie kasze, ale tak. My jesteśmy na pęczaku. Składniki. Poza pęczakiem potrzebujemy coś, co nada jeszcze fajnego smaku, mianowicie warzywa korzenne. W naszym przypadku będzie to oczywiście cebula, będzie to korzeń pietruszki, będzie to marchewka, którą masz tutaj już obraną, ułatwiłem Ci sprawę. Super. Seler, korzeń, natomiast ja nie wziąłem seler korzenny, wziąłem seler naciowy, mamy wiosnę, myślę, że kolor zielony bardzo jest fajnie będzie. Prawda? Otóż to, na pewno zielenina w postaci koperku, w postaci natki pietruszki, coś, co pięknie zaciągnie nasze danie, mianowicie masło i ser. I ten ser wyjątkowy, to nie jest żadne grana padano, to nie jest parmezan, to jest nasz polski ser dojrzewający, 6-miesięczny, bursztyn się nazywa, naprawdę znamienity. Zabieramy się do pracy? Pewnie. O jednej rzeczy nie powiedziałem. Jeszcze, żeby to nie było tak wegetariańsko. Ty chcesz wegetariańskie, czy możemy trochę miecha wrzucić do środka? Możemy. To damy boczek wędzony, ale surowy. Nie parzony, tylko taki surowy. On jest taki bardzo, bardzo ruchomy. Żeby go dobrze pokroić, warto go wstawić do zamrażarki na moment, tylko przymrozić. Wtedy idealnie prosto się kroją plastry, później drobna kosteczka i mamy sprawę załatwioną. Dobrze, bardzo ważne. Pęczotto wymaga płynu, bo kasza ta jest gotowana, ale w sposób nieco inny. Tym płynem jest dobry bulion warzywny. Może być bulion drobiowy z warzywami. Ja osobiście uważam, że same warzywa wystarczą. Wszystkie warzywa korzenne, woda, ziele angielskie, liść laurowy, pieprz i mała ilość soli. Dlaczego mówię mała? Dlatego, że pęczak będzie przyjmował płyn, płyn będzie odparowywał, więc gdyby był bardzo mocno zasolony nasz bulion, wtedy niestety danie też będzie przesolone, więc uważamy z solą. Lepiej zawsze na koniec tą sól dodać, jeżeli będzie zbyt delikatny. Pietruszkę, marchewkę proszę pokrój w drobną kosteczkę. Zacznij od tego, że pokroisz wzdłuż w cienkie paski, a później w poprzek i później na ten. Ja natomiast pokroję cebulę. Cebulę kroję w drobną kostkę. Dorota, jaki ty masz blok? Dorota smakuje. Dorota smakuje. A co Dorota smakuje? Wszystko. Wszystko. Uwielbiam kuchnię świata, uwielbiam próbować nowych rzeczy, uwielbiam kaszę. I po prostu blok jest takim miejscem, gdzie mogę o tym napisać, gdzie mogę pokazać. Dzielisz się tam wszystkimi opiniami, tak? Tym, co robisz w kuchni, bo ja rozumiem, że nie tylko piszesz, ale w kuchni dużo czasu spędzasz. Tak, bo lubię. Lubię też dużo czasu spędzać przy fotografowaniu dań. No a potem oczywiście dzielę się. To jest nie lada sztuka. No uczę cały Super. Czas. Na patelnię wlałem niedużą ilość oleju. Niedużą ilość zaznaczam. I teraz do tego za chwileczkę wrzucę cebulę, ale zanim tą cebulę wrzucę, jeszcze dołożymy boczek. Muszę boczek pokroić. Dorotka kroi warzywa korzenne w kostkę, stara się jeszcze troszeczkę drobniejszą. Niech nie będą to duże kawałki z racji tej, że będzie zbyt duża różnica, kontrast pomiędzy wielkością samego pęczaku a warzyw. Starajmy się, żeby zawsze to było mniej więcej proporcjonalne. Boczek możemy kupić w plastrach, cieńko krojony, natomiast ja osobiście wolę, żeby pojawiły się nieco grubsze plastry, a później z tych plastrów robiona nieco grubsza kostka.
Dwa nazewnictwa są. Nazewnictwo jest kaszotto. Wtedy możemy pracować na różnych kaszach. Ewentualnie, jeżeli używamy pęczaku, mówmy na to pęczotto. Fajna nazwa. Dużo tej pietruszki? Nie, już wystarczy. Teraz tę marchewkę. Marchewka. Dobra. Wrzucam pierwsze skwarki. Zaczyna skwierczeć. Przesmażymy jeszcze momencik. Marchewka. Jeszcze seler, poproszę. Seler naciowy. Boczek pięknie się wytapia. Tego tłuszczu znacznie więcej się zrobiło, dlatego używałem bardzo niedużą ilość oleju. Bardzo ważną sprawą jest w naszym daniu, aby cebula nie była tylko usmażona, ewentualnie podduszona. Ona musi złapać lekko złoty kolor. Lekko złoty kolor, taki karmelowy. Zarówno kolor, jak i smak nada też fantastyczny smaczek naszemu daniu. Jak pokroisz selera, zrobimy taką rzecz, mianowicie bursztyn zetrzesz na tarce i go będziemy dodawać w końcowej fazie już przygotowywania naszego dania. Dobrze. Sprawdzam, jak tam nasza cebulka. Jeszcze momencik. Ten sposób przygotowywania kaszy jest bardzo bezpieczny. Dlaczego? Dlatego, że kiedy wrzucimy kaszę, bo ja teraz to będę czynił, na tak wrzący tłuszcz wraz z boczkiem i z cebulą, białko w kaszy totalnie się zamyka. Zamyka nam łuskę ziarna jęczmienia, dzięki czemu jęczmień nam się nie będzie rozgotowywał. On będzie tak zwanym jęczmieniem sypkim, idealnym do naszej potrawy. Wystarczy tyle, czy jeszcze troszeczkę? Myślę, że wystarczy. Teraz weźmiesz miseczkę. Ja proponuję na razie do tego talerzyka, dobrze? Proszę uprzejmie. Daj sobie burz. Myślę, że to może być na tych oczkach. Ja przesmażam w międzyczasie jeszcze sam pęczak i mieszam go oczywiście z cebulą oraz z boczkiem. On się musi stać taki szklisty. On nie może być tylko taki obtoczony w tłuszczu, do którego dodaliśmy, musi być lekko szklisty się zrobić. I to zaraz będziemy ewidentnie to widzieć na patelni. Jeszcze momencik. Proszę zobaczyć, kasza się staje prawie że biaława, szklista. I to jest właśnie dowód tego, że ona już praktycznie jest dobrze obsmażona. Teraz pora na to, żeby dodawać już powoli nasz bulion warzywny. Pamiętajmy o jednej rzeczy, nie wlewamy wszystkiego naraz, bo kasza ma nie kąpać się, ona ma po prostu być tylko podlewana, ona ma się napijać tego pysznego bulionu, chłonąć, ma pęcznieć i tak ma się zachować. Natomiast zalanie jej całością powstanie wtedy krupnik, no i co? Wtedy po robocie. Charakterystyczne skwierczenie. To dowód tego, że patelnia bardzo gorąca, jak i to, co się znajduje w patelni, czyli cebula, boczek oraz kasza. I mieszamy. I mieszamy, mieszamy, mieszamy. Kasza błyskawicznie przyjmuje płyn, przynajmniej na samym początku. Później będzie nieco to trwało dłużej. Przygotowania tego dania bardzo polecam, aby robić, jak mamy swoich gości. Zapraszamy gości do siebie na kolację. To proponuję takie pęczotto przygotowywać w domu wspólnie z gośćmi. Zobacz, ona się robi coraz bardziej bielsza, świetna się robi. A przy okazji zauważ, że zaczyna się już powoli pojawiać taki sosik delikatny, sosik. Prawda? Coś, co będzie pięknie pokrywało nasze ziarna jęczmienia. Naprawdę świetnie smakuje. Wspomniałem wcześniej o dwóch przyprawach. Tak naprawdę użyjemy pieprzu. Ja bardzo lubię połączyć czerwony, bardzo aromatyczny pieprz z pieprzem czarnym. Mhm. I takowy będziemy dodawać. No i oczywiście sól, ale z nią już wcześniej mówiłem, że ostrożnie. Warzywa poproszę. Możesz na moment przerwać. Pokrojone przez ciebie ślicznie warzywa w kostkę dodajemy. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Możemy warzywa przesmażać zaraz po dodaniu cebuli, natomiast ja osobiście wolę wrzucić je w trakcie, nie do końca mi chyba pasuje smak przesmażonych warzyw. Wolę, aby te warzywa jednak smakowały sobą i takie były dodane i były lekko chrupiące. O to chyba chodzi w tym czasie. Właśnie wyczuwalne. Tak jest. Teraz dodaję. Czy ja nie... Lubisz w ogóle grzyby suszone? Tak. Lubisz?
A co byś powiedziała, gdybyśmy sobie dołożyli troszeczkę tutaj grzybów suszonych? No fajne, fajne. Ja widzę jakieś tam mamy, to są chyba, nie wiem co to jest. Coś tutaj mamy. Pachną świetnie, to chyba jest maślak. Ja myślę, że Dorotka, możesz śmiało garść wziąć i pokroić i też mi dorzucisz. Zobacz, Dorota, daliśmy naprawdę niedużo tej kaszy. Ta kasza przykrywała tylko dno praktycznie, prawda? A patrz, jak już rośnie, już mamy 3/4 naszej patelni. Mam nadzieję, że nie wyjdzie poza. Jeżeli wyjdzie, to mówi się trudno. Ja uważam, że to jest świetny pomysł. Dosypujemy. Dosypujemy. Dosypujemy, tak. Świetnie, zamieszam. Cały smak kaszy i jej właściwości tak naprawdę pozostają tutaj w tej patelni. To jest też bardzo ważne, że nie ma tego sposobu, ja to nazywam głupi sposób, że gotujemy kaszę, po czym wylewamy wodę, jeszcze ją później przepłukujemy zimną wodą i no, jemy ziarno, które smakuje jak smakuje, natomiast już to ziarno jest tak wypłukane, że ono nie, jest po prostu mało wartościowe. Tutaj cała wartość kaszy, bardzo ważna dla naszego zdrowia, pozostaje w tym oto naczyniu. Mieszamy, mieszamy. Pomieszasz troszeczkę? Ja się zmęczyłem, a ja sobie wezmę koperek. Przygotuję sporą ilość kopru. Ja uwielbiam koper. Ty lubisz koper, czy nie? Tak, chociaż chyba wolę pietruszkę. Okej. Zsiekamy. Przepraszam, jeszcze tutaj mam łyżkę. Nasza kasza będzie powoli śliczna jest, ale jeszcze troszeczkę. Jeszcze jest, widzę. Jeszcze troszeczkę twarda, ale fantastycznie smakuje. Proszę Państwa, pycha sprawa. Proszę tak przygotowywać kaszę w domu. Bomba. Dobra. Coś pysznego. Często mam pytanie zadawane, a ile czasu, proszę Pana, się gotuje takie pęczotto? Też nie odpowiem ile. Mniej więcej mogę powiedzieć, że risotto gotuje się 18 minut, ale kasza ma nieco dłuższy czas gotowania, przynajmniej pęczak. I tutaj tak w przybliżeniu daje 25, ale proszę się stricte tego czasu nie trzymać. Wszystko musimy wyczuć. Musimy wyczuć, że ziarno jest po prostu prawie miękkie, ale nie rozgotowane. Zrobię teraz bardzo elegancki, koleżeński numer. Mianowicie nałożę na łyżeczkę. Podmucham ci. A ty spróbujesz. Bardzo dobre. Prawda? No zobacz. Pycha. Fajnie, cieszę się. Damy troszeczkę już ostrości. Lubisz ostre dania czy łagodne? Średnio, średnio. Czyli ile razy mam pokręcić? 3. No nie, błagam cię, to nie da żadnego smaku. 8? No dobra. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sól jeszcze uważasz, czy nie? Bo dla mnie już nie. Może zostanie już bez. Świetnie, odstawiamy sól. Sól jest niezdrowa, jak najbardziej. Będziemy potrzebować jeszcze pieprzu, sobie dołożymy tam 3 razy może. Ok, jeszcze dodałem jedną. Dobra. Nasza kasza jest już prawie dla mnie gotowa. Idealna, prawie gotowa. Brakuje jeszcze tak naprawdę 3 składników. Masło. Poproszę. Masło. Ja myślę, że odważnie taką dużą łyżkę. Masło, nie mocno. Tak, tak. Odważnie. Daję sobie. Nie, właśnie bardzo dobrze. Ja lubię odważnych ludzi w kuchni. Dodajemy masło. Najlepiej, żeby to masło nie było mocno zmrożone. To masło powinno być w temperaturze niemalże pokojowej. Ono wtedy szybko, błyskawicznie się rozpuści. Teraz do tego poproszę serek, tak, rozsypuj, świetnie, patrz jaki, kurczę, super, świetnie, będzie, jeszcze poproszę troszeczkę, będzie pysznie, myślę, że możemy się zatrzymać, poczekaj, tamtym sobie posypiemy po wierzchu, ja tylko, o, mamy, Dorotka, talerze daj. Talerze, daj talerze głębokie. Zieleninka. Mile widziana. Damy sobie zieleninki i na spodzik, i na wierzch. Tam masz szpinaczek. Poproszę. Czyli mam nakładać? Tak, poproszę. Parę listków tu, parę listków tu. I będę się trzymał twojej procentowości. 60% pęczotto.
40% zieleniny. 40% zieleniny. Proszę, posyp. Bardzo proszę. I jeszcze drugi talerz poproszę. A zielenina, właśnie, zieleninę mieliśmy dołożyć. Dobrze, to posyp na talerzu. Okej, dla mnie zielenina, proszę. I jeszcze troszkę listków szpinaku. Bardzo proszę. Dziękuję. Smacznego. Dziękuję i wzajemnie. Pycha. Naprawdę pyszne.